Dzień dobry. Witam w najnowszym programie pod tytułem Ktokolwiek widział tego, co zrobił. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, która poruszyła bardzo nasze serca. Jesteśmy nią bardzo wstrząśnięci. Media jak zwykle milczą, tylko my postanowiliśmy się zająć tą ciężką sprawą. Początek tej historii ma miejsce nie tak dawno, ponieważ początek nastąpił w 2017 roku, około 8 lub 9 czerwca na zlocie motocyklowym klubu Freebikers MC, który odbywał się w miejscowości Chmielniki. Udaliśmy się w tamte rejony z kamerą, gdzie nagraliśmy reportaż, która brała udział pewna kobieta oraz jej roczne, już ponadroczne dziecko. Spróbujemy dowiedzieć się, kim jest ojciec tego dziecka, gdzie on przebywa, a być może on usłyszy sam. Obejrzyj gdzieś, przekażcie mu, czy ten osobnik płci męskiej być może poczuje się do zobowiązań, które wykonał rok temu. A jakie to były zobowiązania? Już za chwilę się dowiecie. Na początek wypowiedź matki Piotrusia, bo tak ma na imię to dziecko. Tak. Już? Już mogę? Tak, no to... Tak, ja go wszędzie rozpoznam. No, przyjechał rok temu, koło 9-8 czerwca, jakoś tak. Przyjechał. Co on mi obiecywał? Nowe buty, nowe mieszkanie, nowy samochód. Powiedział, że da mi wszystko, czego będę chciała. Tylko ja muszę najpierw mu też coś dać. No i dałam. No i efekt tam lata na podwórku. No ja go znajdę. Ja go wszędzie rozpoznam. Miał długie włosy, brodę i na motocyklu jeździł. To jak on przyjedzie w tym roku znowu do Chmielnik, to ja go dorwę od razu. Od razu poznam. A taki jest. Kurczę byk. Ja go dorwę, zobaczycie. Dzień dobry, witamy z powrotem. Tak, to była wypowiedź tak, tej rozgorączkowanej kobiety. Podzielamy jej stres i jej złość na tego to człowieka, który tak niechybnie ją oszukał i zostawił później. To było bardzo, bardzo straszne. Mamy także rysopis tego oto człowieka. Mamy nadzieję, że pojawi się na zlocie motocyklowym klubu Freebikers MC, który odbędzie się już 17 oraz 18 sierpnia w miejscowości Chmielniki. Tam będziemy z naszą kamerą. Będziemy poszukiwać wspólnie tego oto drania. Jeżeli ktoś chce poznać jego rysopis, mamy tutaj sporządzony. Proszę bardzo. Jest to bardzo oryginalna postać z tego, co widać, bo to jest portret psychologiczny sporządzony przez matkę oraz jej dziecko. I tak właśnie, a propos dziecka. W tym momencie teraz przerywamy nasz program, żeby pokazać wam kolejny fragmencik naszego reportażu, tym razem z udziałem naszego dziecka. Wydaje nam się, że po tym reportażu każdy spróbuje nam pomóc. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath
the halo of a street lamp. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. Mówcie, jak nagrywacie. Sami Państwo widzieli, jeśli chodzi o ojca tego dziecka, nie mamy żadnych wątpliwości, jest to na pewno motocyklista. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Przypominamy, że za tydzień widzimy się na zlocie w klubie Free Bikers na terenie miejscowości Chmielniki, gdzie odbędzie się już 8 zlot Bikers Day dla ojca, który się jednak poczuje do obowiązku, który się pojawi na terenie zlotu, przyzna się, że to on. Mamy dobrze schłodzoną wódkę oraz 500 zł co miesiąc do podziału. To by było na tyle. W następnym odcinku będziemy mieć kolejny, to bardzo ważny temat. Tematem będzie brudny stół. Gościem programu będzie Kamil Durczok, więc będzie na pewno bardzo ciekawie oraz na pewno będzie bardzo rozrywkowo. Także widzimy się za tydzień na żywo, a w przyszłości zapraszam na kolejne odcinki programu Ktokolwiek widział tego, co zrobił. Co teraz będę robić musiał? Zabrali mi tatusia. Już wiem, co teraz będę robić musiał. La 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 la. Elektryczne organy. A teraz, kochane dzieci, pocałujcie mnie w dupę, idę na wódkę.